20. jubileuszowy turniej Dolne Młyny w sobotę stał się faktem. Na boisku przy tej ulicy pojawili się piłkarze, i ci najmłodsi, i ci starsi, zgodnie z ideą turnieju, którą buduje wspólny udział w zawodach dwóch, a nawet trzech pokoleń miłośników piłki nożnej. Pomysł wziął się sprzed 20 lat, gdy przyjechali Orły Górskiego do Bolesławca. Wpadłem na pomysł, żeby zorganizować takie spotkania po latach, bo ulica Dolne Młyny była znana z talentów piłkarskich, niespełnionych co prawda, ale jednak talentów, i pospominać stare czasy, pograć w piłkę, i tak właśnie od 19 lat spotykamy się i gramy w piłkę z dziećmi, z młodzieżą, zapraszamy zespoły Old Boy, które uczestniczyły w rozgrywkach ekstraklasy. Jak zwykle organizatorzy turnieju stanęli na wysokości zadania, jeśli chodzi o obecność piłkarskich znakomitości. Tym razem był to Tadeusz Pawłowski, reprezentant Polski, zawodnik m.in. Śląska Wrocław. Właśnie z tą drużyną wywalczył on Puchar Polski i Mistrzostwo Polski. Grał ze Śląskiem w Pucharach Europejskich, a potem wprowadził do nich tę drużynę już jako trener, co nikomu innemu się nie udało. Miałem zaszczyt grać u takich trenerów jak Kazimierz Górski, czy Jacek Gmoch, czy Ryszard Kulesza, czy Andrzej Strejlał. Miałem możliwość razem na boisku występować z Kazimierzem Dejną, z Kasperczakiem, z Szarmanem, z Grzegorzem Lato. Także to są wspaniali koledzy do dziś. Pawłowski ma też na swoim koncie niepobity dotąd rekord 63 goli strzelonych dla Śląska w pierwszej lidze. Turniej jak zwykle rozegrał się wśród młodych piłkarzy i osobno wystartowali oldboje z renomowanych dolnośląskich klubów. Cały turniej musiał być podporządkowany temu, że po południu była transmisja meczu Polska-Szwajcaria na Euro 2016. Trochę straciła na tym masowość udziału w imprezie. Mniej więc było widzów, ale dopisali zawodnicy. Mieliśmy 6 drużyn w turnieju, tak zwanych drużyn niezrzeszonych, amatorskich, i również 5 drużyn w tak zwanym turnieju głównym Old Boy, gdzie zaszczycili nas swoją obecnością drużyny Śląska Wrocław, Zagłębia Lubin, Miedzi Legnica i dwie nasze drużyny, BKS Bolesławiec i Gospodarze Dolne Młyny. Meczowa sobota nie sprzyjała zatem długiej obecności na Orliku, ale mimo to ten dzień należał do udanych. Na towarzyskie aspekty podobnych imprez uwagę zwrócił gość dolnomuńskiego turnieju. Piłkę właśnie, tak bym to podzielił, na zawodową, na amatorską taką piłkę, gdzie ludzie mogą swobodnie się spotkać, i dzisiaj też, tak jak widziałem, że byli zawodnicy, którzy są troszeczkę niepełnosprawni, a sprawiało im to wiele radości, że są zespoły młodych chłopców, którzy zamiast gdzieś tam stać pod budką z piwem, przychodzą i grają w turnieju w sobotę. No i przede wszystkim bardzo fajnie zespoły Old Boyów, 3 w tej chwili największe siły na Dolnym Śląsku, jeżeli chodzi o piłkę nożną: Śląsk Wrocław, czy Zagłębie Lubin, czy Miedź Legnica, wychodzą na boisku, grają razem, później razem oglądniemy mecz. A już z oglądania meczu Polska-Szwajcaria i kibicowania naszej drużynie wszyscy mogli być zadowoleni. W tym aspekcie zadaliśmy też pytanie Tadeuszowi Pawłowskiemu o różnicę między piłką nożną z jego zawodniczych czasów a obecną. W chwili zawodnik, żeby odnieść sukces, musi być zawodnikiem bardzo wszechstronnym, bo kiedyś się mówiło o niemieckiej dyscyplinie, o brazylijskiej finezji, a w tej chwili zawodnik najwyższej klasy europejskiej musi posiadać wszystko, czyli być szybki, mieć doskonałą kondycję, być bardzo inteligentny na boisku, i to wszystko się bardzo szybciej dzieje, czyli piłka jest dużo, dużo szybsza, i dlatego takie porównania, jak to niektórzy starsi zawodnicy mówią, że kiedyś to się grało, to było wszystko inaczej. Zresztą w każdej dyscyplinie sportu cały czas szukamy, biegamy za rekordami świata, wszystko to się rozwija, jest